Paweł, to dzisiejsze spotkanie wyglądało zupełnie inaczej niż to sprzed tygodnia. No, Termalika wyciągła chyba bardzo dobre wnioski. No nie, no my przede wszystkim to my nie zagraliśmy tak, jak sobie tego byśmy życzyli i myślę, że tutaj trzeba upatrywać przyczyny tej porażki, no bo doskonale wiedzieliśmy, na co Termalikę stać i to my gdzieś tam, my zagraliśmy słabsze spotkanie. W ostatnich meczach bardzo dobrze wyglądaliście w defensywie, nie traciliście bramek. Ta seria trwała ponad 300 minut. No niestety dzisiaj jedna bramka stracona, no i trzy punkty wyjeżdżają z Bielska Białej i to w pierwszym meczu fazy finałowej. To dość ciężki moment. No tak, faza finałowa po podziale, gdzieś tam te różnice są bardzo małe. Tak jak mówię, no trzeba wyciągnąć wnioski, podnieść się po tej porażce, no bo już w najbliższą środę kolejny mecz, nie możemy gdzieś tam spuścić tonu, bo ostatnie mecze wyglądały dość dobrze, strzelaliśmy bramki, nie traciliśmy, a dzisiaj nic nie strzeliliśmy, a bramkę straciliśmy. Wracając jeszcze do tej gry w defensywie, dzisiaj zagrałeś z innym partnerem, bo Józefa Piaczka zastąpił Krystian Kolczak. Wpłynęło to jakoś na grę? Lepiej grać się z którymś z tych zawodników? Dzisiaj występował Krystian, ponieważ Józef doznał kontuzji dzisiaj. Dzisiaj myślę, że ta współpraca też wyglądała nieźle. Tutaj, tak jak mówię, gdzieś tam cały zespół nie w ofensywie nie spisywał się dobrze, nie umieliśmy przy piłce się utrzymać. Gdzieś tam dzisiaj tutaj trzeba, się wydaje, zacząć analizować ten mecz, bo w defensywie myślę zagraliśmy na podobnym poziomie jak w poprzednich meczach.